Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się The Witness, w serii, która zwie się, no, PSX, gry z PlayStation. I korzystając z okazji, wszystkiego dobrego, szczęśliwych, radosnych, przyjemnych, spędzonych w miłej atmosferze i w rodzinnym gronie, jeżeli jest to możliwe, świąt Wielkiej Nocy, żebyście sobie z tym trudnym czasem, który teraz mamy, radzili lepiej niż gorzej i żeby wszystko było tak dobrze, jak relatywnie dobrze być może. Przepraszam, że taki padnięty jestem, ale jest prawie pierwsza, kiedy to nagrywam i tak też wyglądam, więc moje rozwiązywanie puzzli będzie mega nieudane tym razem, ale nie przejmujemy się. Jest to jedna z tych gierek, które PlayStation Sony daje za friko. Do 23 kwietnia możecie odebrać, zostałem permanentnie za friko, może rzucę słuchawki, żeby nie było tego nagrania mojego wcześniejszego, to znaczy wcześniejszego, to przed chwilą dopiero co skończyłem to nagrywać, więc hurdur durdur. I ta gierka, jeżeli ją odbierzecie do 23 kwietnia tego roku 2021, to zostaje permanentnie przypisana do waszego konta i tych gierek jest kilka, jest trochę więcej. Widzieliście zapewne odcinek z Abzu, Astrobot Rescue Mission odcinka, z tego nie było, bo tam jest VR wymagany, żeby pograć, ja VR-a nie posiadam. Enter the Gungeon był odcinek, z tego to było całkiem przyjemne. Moss, tam również jest VR wymagany, więc niestety nie poszaleję. O, tu się zaciąłem pięknie, bo jest taki mój mózg, nie przetwarzał informacji, że mam dwa miejsca startowe do wyboru. Lecimy dalej. Paper Beast, VR wymagany, Res Infinite, z tego odcinek był, bo tam VR jest bardzo mocno wskazany, aczkolwiek wymagany nie jest. Subnautica to był odcinek ostatni przed tym, jeżeli chodzi o te PlayStationowe, tam chyba dwa dni temu. The Witness, jak widzicie, wygląda jak wygląda. I Thumper, do którego VR jest bardzo wskazany, aczkolwiek nie jest wymagany, i odcinek będzie w najbliższej przyszłości. Muszę wam powiedzieć, że The Witness był dawany na Epiku, na PC-cie, i tam wygląda po stokroć lepiej, aczkolwiek ta gierka i tak jest całkiem ładna i jest dość urocza. Sporo uroku traci na tym, że jest nagrywana, no, na PlayStation 4 i to nagranie ze starego, z FAT-a nie będzie miało jakiejś super jakości, bo nagrywa w niskiej rozdzielczości. No niestety, niestety tego nie przeskoczę, nie uda mi się, musiałbym konsolę zmienić albo nagrywarkę kupić. Na razie się na to nie piszę, ale żeby pogadać parę minut, że dali coś za darmo, wystarczy. Zresztą jestem uparty nagrywać na tym sprzęcie, na którym dana rzecz hula. Mógłbym nagrywać na Epiku, ale chciałem zobaczyć, jak wygląda sterowanie na padzie, i faktycznie na PC-cie jest znacznie przyjemniejsze, aczkolwiek na padzie też jakoś wybitnie złe nie jest. Przy czym wydaje mi się, że jak pograłem parę minut dalej przy tych późniejszych puzzelkach, minigierkach, zacząłem czuć to sterowanie i stwierdziłem, że bardzo, bardzo wygodne może być dalej, jeżeli się do tego przyzwyczai człowiek. Jeżeli ktoś gra na PlayStation, to dopada nawyku bardziej niż ja przynajmniej do tego, i wydaje mi się, że może być to bardzo przyjemny system rozgrywania tego typu puzzelków, więc nie zniechęcajcie się. Gierka, jak widzicie, wygląda całkiem uroczo pomimo jakości nagrania. Puzzlki są bardzo fajne, ja w nią poupałem po nagraniu epikowym parę ładnych godzin. Niektóre z tych puzzelków były fajne, podchwytliwe, inne były nie w moim klimacie. Nie wiem dlaczego, niektóre mi po prostu tak totalnie, totalnie nie leżą, a inne są super. No więc, zestaw tych gierek jest do złapania. Był jeszcze Ratchet & Clank, ale jak oglądaliście moje odcinki, tudzież śledzicie internety, to wiecie, że Ratchet & Clank był do 1 kwietnia, to już niestety jest za nami, ale to, co jest jeszcze przed nami, to jest ten Horizon Zero Dawn, czy jakoś tak, będzie na dniach, z tego też będę przypominał, będzie odcinek, jak tylko gierka się pojawi za friko. Z tej listy został nam już tylko Thumper do nagrania. Oczywiście linki do wszystkich tych gier są na dole w przypiętym komentarzu, więc jeżeli którejś konkretnej tylko wam potrzeba, to sprawdzacie link, który jest na dole, ale polecam odebrać wszystkie, bo jeżeli macie jakikolwiek sprzęt od PlayStation, to prędzej czy później, no może niekoniecznie wam się przyda, ale będziecie mieli okazję pograć, a nuż, nie wiem, kolejny lockdown będzie, czy kij wie co, i będziecie się zastanawiali, co mam zrobić ze swoim życiem. No i będzie taki Thumper, tudzież inny The Witness, i będzie jak zbawienie. Aczkolwiek mam kilka, nie, prawie 2000 gier do przeorania na różnych platformach łącznie, więc nie wydaje mi się, żebym akurat po The Witness sięgnął ze wszystkich tytułów, do których ja mam dostęp, ale może komuś podejdzie bardziej niż mi, bo w końcu why not. Gierka jest, no, jest całkiem niezła w swojej klasie, więc jeżeli lubicie takie puzelki, logiczne gierki, ja się tego za dużo w życiu narobiłem i jakoś przestało mnie to bawić w pewnym momencie i wręcz mnie odrzuca, jak mam to robić.
ale jeżeli lubicie tego typu gierki, to był wysyp tego typu produkcji. Epic daje regularnie coś w tym klimacie, to się niedługo też zresztą skończy, nie? Ostatni rok z przebojami Epica mamy, będziemy tęsknić. A jeżeli chodzi o Sony, to tego też pewnie jest od groma, aczkolwiek teraz za darmo jest dany tylko The Witness, bo z tej listy, którą tutaj widzę, chyba żadna inna, nawet z tych VR-owych, nie jest puzelkiem takim rozbudowanym testem na inteligencję, nazwijmy to w ten sposób, więc. A jak patrzę na swój czas reakcji przy wykonywaniu tych minigierek, to jest tragedia. Z drugiej strony, jest późna godzina nocna i powinienem już spać, a mi się przypomniało, że nie jestem gotowy z niczym na dziś rano, przy czym warto by było wam złożyć życzenia, bo w końcu czemu by nie. Więc ponawiając temat świąt, mam nadzieję, że w tym roku udało wam się lepiej przygotować, bo w zeszłym roku było trochę słabo, nie oszukując się, większość z nas obudziła się z ręką w nocniku, bo nikt się nie spodziewał, że te dwa tygodnie, żeby wypłaszczyć tą sinusoidę zachorowaną, to tylko dwa tygodnie będzie trwało. Łezka się wokół kręci, mamy, ile mamy już tego tygodni, tych trochę takich, tak, już przebyliśmy 72, nie? To już będzie 74, 75 tygodni, no w każdym razie. Każdą razą jest ostro i dużo tego za nami, więc w tym roku jesteśmy znacznie bardziej przygotowani i przystosowani do radzenia sobie z świętami z dala od bliskich, bo część z nas została uwięziona to tu, to tam i nie mamy jak się zbliżyć do siebie i połączyć na te, no jak zobaczyłem tą puzelkę, to nawet mi się nie chciało tego ruszać, więc dur. Więc jeżeli wam się wydaje, że jesteście w tym wszystkim sami osamotnieni, to nie bójcie nic, nie tylko wy macie ciężko, więc jestem z wami, jakbym mógł, to bym pomógł i fajnie by było móc właśnie coś tak zorganizować, żeby ludzie poczuli, że nie jest tak źle jak jest. A szczerze powiedziawszy, jest gorzej niż było w zeszłym roku, mam wrażenie, bo w zeszłym roku było tak, że wszyscy byli przerażeni tym, co się dzieje i co teraz. A po roku to już są wszyscy tak bardzo zmęczeni, tak bardzo zirytowani, sfrustrowani tym stanem rzeczy, że... Co, ale co zrobić? Co zrobicie? Nic nie zrobimy. Możemy tylko siedzieć i liczyć, że kiedyś to się skończy, a... No. O, tu błąd popełniłem straszny i było takie rozkminianie. Jak to? Ale przecież to nie jest takie trudne. Wydaje mi się, że jak robiłem to na Epiku, to dokładnie w tym samym momencie miałem taką zmułę intelektualną. Nie, tu było lepiej. A na tym kolejnym się chyba tak zatnę i na wersji PC-towej Epikowej było dokładnie to samo, że kminiłem i to było tak beznadziejnie proste do rozgryzienia i nie mogłem sobie z tym, mój mózg po prostu nie chciał tej informacji przetworzyć i to było złe i niedobre i szkodliwe, wielce bardzo. A to jest takie proste, zyk, i mamy to. Nie jest tak lekko. Więc pamiętajcie, że linki do wszystkich tych produkcji są na dole w przypiętym komentarzu i zasadniczo, jeżeli nie macie co robić w te świąteczne gry, to zawsze jest kilka produkcji na PlayStation do opykania. Rzućcie też okiem, bo jest kilka darmówek na koło PC-towych, które się w ostatnich dniach pojawiły. Jeżeli to oglądacie, to wydaje mi się, że Steel Rats jest jeszcze za darmo. Chyba jest jeszcze za darmo Steel Rats. Nie jestem w tym momencie przekonany, głównie dlatego, że gierki z GOGa i na Steamie w różnych momentach się pojawiają. Niektóre są w dłuższych promocjach, niektóre są w krótszych promocjach, a Steel Rats jest i na PC-cie, i na Steamie jednocześnie, PC-cie, na GOGu i Steamie jednocześnie. Podobnie na przykład jedna z gierek, na które się czaję mniej lub bardziej, River City Girls, była w promocji na Steamie i na GOGu jednocześnie. Na GOGu wciąż jest, a na Steamie już nie i zaczyna mi się rąbać, który tytuł, w którym momencie, na której promocji był. Tutaj rozgryzałem, czy mogę przecinać linię, w jaki sposób i tak dalej, więc patrzę na to, co ja robię, się zastanawiam, dlaczego ja od razu nie rozgryzłem tego systemu, ale nie rozgryzłem tego systemu, jak? Ale na dobrą sprawę, człowiek się uczy na błędach. Dobrze, ludziska, to jest zasadniczo wszystko, co ja dzisiaj dla was mam. Zdłużyłem na wszelkie tematy, ale jak widać, jestem po całym ciężkim dniu, więc głównie siedzenia w kuchni i robienia różnych potraw, więc zapachy, które są w domu, są teraz cudowne, bardzo świąteczne, aczkolwiek nie te święta. Brakuje mi łóżek, brakuje mi tych pierogów, nie mam.
Będzie źle. No nic, bawcie się dobrze, spędźcie te święta smacznie i zdrowo. Niech moc będzie z wami i hej! A teraz, kiedy mamy to za sobą, to jeszcze troszkę pobiegam i się porozglądam, bo szczerze powiedziawszy, puzelki mnie nie... Tak jak mówiłem, jestem strasznie zmęczony i znużony robieniem puzelków, tego typu puzelków w grach, bo narobiłem się tego w życiu bardzo dużo i jakoś mnie to nie cieszy totalnie, nigdy mi nie sprawiało radochy, a teraz mam wręcz reakcję alergiczną, ale widoki w tej grze, modele, to jak światło działa, to wszystko wygląda bardzo fajnie, aczkolwiek jest... Point of view, taki bardzo zawężony i zaraz jak będę obracał kamerą, to będzie widać i nie wydaje mi się, żeby to był najprzyjemniejszy widok, jaki zobaczycie na tym odcinku, ale pokazuje, gdzie jest problem w tej grze, jeżeli chodzi o grafikę, która jest cudna. Jest to, to jest jeden z ogromnych plusów, ale jeżeli chodzi o powa, to niestety po ranie oczy. O, zaraz zaczniemy obracać kamerę i teraz widzicie, jak się to rozjeżdża po bokach. Ale nie, jest nie najgorzej, bo grafika jest naprawdę awesome, więc ja. Yeah.